Aha, i nie mogę cię klepać, dobra, to ja disconnectuję. Na GMC, no to GG, nie? Weź mnie, go do niego nie tepaj, bo kurde, nie, ja tutaj bez itów jestem przygotowany, no, lekko. Kurde, bo ty na creative jesteś, byczku. Halo? No, tu ma 30. Nieładnie. No! Na creative! Dobra, ej! Dobra, to ja ci zapierdolę te skepsy. No to, jak... Aha, no to zajebiście. Przecież. Widziałem, że ty jesteś pojedowny, asfalt. Co, no i co ja zrobię, jak będę na creative? Ej, ja potrzebuję experience bottle. Ten. Domin. Ile chcesz? No bo te butelki chyba podrożały trochę, nie? Nie, ich nie ma. Znaczy tak, one podrożały. Znaczy, bo na początku chyba były 3 butelki za dukata, coś takiego. Mhm, tak. Co się stało? Czy nagle wyszło? Nie wiem. Czy wy zabiliście mojego konia? On zabił? No witam, witam. Wiktorze, cóż to za ity? Już nowe. No, już nowe. A ty sprawdzaj, co mam w pałacu? Oczywiście, nie, w pałacu nie. Ale no, no widzisz. Nic nie miałeś, byczku. Oj, to tutaj się grubo myli. Ale zacząłem cię klepać na ogólnie... Zacząłem cię klepać i jakoś na creative byłeś. Zero damage'a dostawałeś, no wytłumacz. A ty się do mnie typałeś? Nie, ja się tepnąłem na mansion. Gdzie ja mam home'a. O, jasne, jasne. No to sobie sprawdź w vlogach, jak nie wierzysz. I się pewnie do mnie tepnąłeś jeszcze tam w tej fortecy. No, a ty? Tak się nie robi. Fortecy? Przypominam, że to ty się w endzie tepałeś do mnie, kurde. I się na mnie wbiłeś. Nie. A to jest, czy według... To nie jest wykorzystanie. Chyba cię łeb boli tej. No? No, akurat jak se smoka robiłem, to home end, no nieźle. Sprawdź sobie logi, masz wszystko w logach. Masz. Tak, raz mówisz, że home mansion, raz, że home end. Zdecyduj no, bo, się może. No, a pokazać ci, gdzie ja mam te home? Bo mi... A, tutaj mi w ogóle... A czemu co? Ty masz opa? A nie zauważyłeś? Domin, nie miałeś mu dawać opa. A co? Kurwa, właśnie nie miałeś mu dawać. No a ty masz kurde z Creative i ty byczku, a tak się nie robi. A ty nie? RP. A skąd nie masz topór? Topór z ciebie sypnął, nie pamiętasz jak go używałeś? Ale ty też go używałeś w poprzedniej walkach i co? Tak, bo cię sklepałem, to dlatego. Ja nie mam normalnie toparu, ja się zdziwię, że w ogóle masz. I właśnie sobie użyłem Infsi, słuchaj, i właśnie bardzo ciekawe rzeczy. Właśnie widziałem, że masz właśnie instant damage dwójki. Tak się zdziwiłem i bardzo dużo. Co nie sądzę, żebyś tak w bardzo szybkim czasie nawet kupił, bo przecież nie ma o tych. Więc kurde, spieprzyłeś sprawę niestety, byczku. To tak się nie robi. No i mnie spieprzysz. Dobra, dobra, ty nie podskakuj, bo to i tak mój serwer jest. No to daj mi bana, to daj mi bana. Nie dam tobie bana. Czemu? Kurwa, ja ciebie nie rozumiem. No, bierzesz sobie z Creative'a pieski nawet zacząłeś robić. Tak się nie robi niestety. Rozumiem na przykład Flinta. Rozumiem Flinta na przykład sobie dodać. Flinta to nie wiem, ja. Ja kurde chciałem z nim najpierw rozmawiać, a ten nie zaczyna klepać cały czas. No to ja chcę się na nim mścić, ale no chaty mu nie chcę rozwalić. Te panie się do mnie, to jest tak, takie... No te panie się do mnie, to ty się na początku zacząłeś do mnie tepać przecież. Kiedy? Wczoraj. Przecież masz logi, byczku, to możesz sobie sprawdzić. Wszystko masz. No dobrze, ale ty się tepnąłeś do endu akurat jak robiłem smoka. No, bo było next generation, byczku. A to wtedy... No tak. Element. I ja go zrobiłem. To po co się tepałeś? No czemu nie mogłem? Ja no bo to był mój smok. Go sobie przywołałem. No ja tylko, ja go nie klepałem, zauważ. Ja tylko do niego strzelałem. Nie, nie wcale, nie klepałeś go. Nie, ja do niego strzelałem.
No, klepać też klepałeś, jak podlatywał łubie. Wiesz, ale z drugiej strony mógł chcieć ci po prostu pomóc i na przykład jak dasz... Nie chciałem pomocy, ja mu mówiłem, żeby wywalał. Nie no, najlepiej jakbyście sobie to po prostu przegadali prywatnie, to ogarnęli. I po prostu mnie cheatowali, bo to też jest słabe, bo ja rozumiem bycie adminem, no to jedno, ale to trochę cheatowanie jest mi słabe. I gra, i jakby układanie serwera pod siebie, bo trochę tak było w pewnym momencie. W ogóle wiecie, że zdalne teraz będą do 26 czerwca, czyli do końca roku. Boże. Ja się cieszę. To mnie trochę można było się tego spodziewać, szczególnie, że niby teraz trzecia fala jest. Będzie czwarta, będzie piąta, będą następne. Znaczy mi to tam na rękę, bo ja tak jak jeździłam do szkoły, to kurde, 4:50 wstawanie, 18:00 w domu, to ja pierdolę i tak codziennie. No. No, a tak sobie jeszcze w Minecrafta z koleżankami, kolegami pogram i spokojnie. Tutaj Forciko się pojawił, kurwa. Przecież mi go zastępnęło tutaj, kurwa. Ej, on wszędzie dotrze. No, Forciko akurat wszędzie jest. O właśnie, Domin, pisał ci coś na temat tego domku? Please, jaki chłop. No na czasie przed chwilą pisał, że mi się podoba. Dziękuję bardzo. Zadowolony jest. To git. Się starałam, chyba 2 godziny go robią łącznie. Ja wiem, 2 godziny aż? Co tak szybko? Chociaż nie 2 godziny, w sumie nie. No ale z półtorej zeszło. Na takie siedzenie na serwerze i typowo zajmowanie się tym domkiem. Kurde, Siktor, jaką wieżyczkę se rąbnął tutaj. Ja poczekam, aż mu się skończy amunicja. Ja mam czas. No czy ja mam Infinity, nie? O kurwa. No. Klejecie znowu, czy co? To, no tak, jeszcze no, klejecie znowu klepie. To, mi... to są takie przyjacielska sprzeczka, wiesz. Ta. Jak ty to lubisz mówić, to... Jojo. Daj. Ja jestem poznaniakiem, jojo. Dobra. A ja czekam, jak ci się skończy kolejny set. No wiesz, jakby to, że mu się skończy, to nic nie da, no bo... Tak, bo się zepsuje i wtedy będzie klepany ostro. To też zawsze tak działa, jak tego. Aha, w sumie dobra, kurwa, fatka. Dlatego się nosi i zamienne. Co porabia? Farciko siedzi na drzewie Farciko, i ogląda. Farciko, to tam, no to w dupie, on tam, kurwa, widownia. No coraz wyższa ta wieża. No kurde, już jest wyższa od rezydencji. Ja pierdolę, ten tam będzie po prostu koczował. Dokładnie. Pomylił kurwa Bedwarsy. No, chodź. Witam. Witaj, Dominie. Witam. Ja pierdolę. Kurde, szkoda, że nie wziąłem kilofa, bo bym mógł se z tą miarkę zrobić. Siemaszko. No siemaszko. No, ale ogólnie teraz się fajne stołniarki robi, bo można, wiecie, bo przez to, że woda, można wypełnić w schodku. Ja jakby... To wiecie, to się kobyły robi tak... Bez nalewania się jedną. Oj, nie sypnę mów. No i kurwa, będzie gryfował, ja pierdolę. To nie jest gryfowanie, chłopie. Gryfowanie to jest jakbym...
tobie... Nie, a jak mi wysadziłeś tętę, to już nie. Gdzie tobie wysadziłem tętę? W sensie inaczej, gdzie tobie mężona wysadziłem tętę? Ja tylko... Ja mówię, że mężona... A przepraszam bardzo, kto mi kurde rozwalił podłogę u mnie na chacie? I skrzynki mi rozwalił. No jeden bloczek, a ten. Nie. Ta, jeden bloczek. No to niezły jeden bloczek. Strzały tu prawie Farcika dosięgnęły. Sobie obok niego spadły. Ktoś wie? O, Farciko, akurat mówiliśmy o tobie. I kurde, Wiktor, to nie jest fajne, że sobie z Creative bierzesz ity, nie? Farciko, jak ci się walka podoba? No ale jak kurwa trudno? Jestem adminem. Dobra, jak jesteś adminem, to... Okay. O Boże! Oceniam na 2-1 czy 7. Konrad, weź się nie obrażaj. Nie, nie obrażam, ale kurwa, branie kolejnych itemów i jeszcze, że ja to widzę i jesteś na GMC, to mnie wkurwia niestety. Jakby Imo, powinniście sobie wybudować gdzieś tam na jakiejś górze, czy gdzieś taką arenę z tego, z obsydianu. Taką typowo do napierdalania się. My będziemy mieli w mieście taką arenę, ale jeszcze nie jest dokończona. Nie, no, bo tak w sumie ciekawe byłoby, żeby wprowadzić jakoś tam, wiecie, brak PvP ogólnie, tylko na przykład na arenie, że jak ktoś się zaatakuje z kimś, będzie się napierdalał przez jakiś czas na przykład. Nie, powinno być PvP, tylko po prostu z dominem trzeba zrobić prawo, ale... No, konstytucję napiszemy z weekend. I zrobić to RP takie jakieś ten... Uporządkowane rzeczywiście, bardziej. Troszkę mi zaczęło odwalać. Tu przyznam. Troszkę. Odrobinkę. W sensie, ja od początku gry chciałem mafię robić, a Domin to mi dał, kurde, urzędnika państwowego, no to... Ty chciałeś być urzędnikiem państwowym sam. Na początku, ale potem chciałem być jak Dijkstra w Wiedźminie 3. Mafioza. Dokładnie. Nie, no bo wiesz, bo urzędnik to musi przykład dawać, tak nie ten. Musi być adminiu zawsze pomocna, nie tak, że napierdala wszystkich jak leci. Piękna wieża. Ta. Dobra. ZW. Fajna ocena domku. No, wiem. 2,1 na 3,7. No co, no mi tam wystarczy. Starałam się. Najlepsza ocena domu. No. O, my znowu nie się wkurwie. Teraz Griffer już ci żaden nie grozi, ewentualnie urzędnik wczytujący save'a. Właśnie, a jakby wcześniej to że ci zgrifowali jakby chatę, to było z jakichś przyczyn, czy tak po prostu? Nie, no to mieliśmy trolla na serwerze przecież, wbił sobie jakiś koleś, który nie potrafił używać czatu i zachowywał się totalnie jak bot jakiś. Po prostu chodził i niszczył wszystko, co się dało. I on nawet nie zbierał itów, tylko jak niszczył skrzynki, to on to tak zostawiał, żeby to zniknęło wszystko. No i całą posesję Farcikowi wyczyścił, bo była najbardziej z brzegu. Potem ruszył na Konrada, na mój zamek i na Oliego jeszcze. I gdyby ludzie do mnie nie zadzwonili, gdybym go na czas nie zbanował, to by połowę serwera wyczyścił, podejrzewam. No. A bym się wkurwiał, jakby mi moje wszystkie te wyczyścił, ja pierdolę. No, a mógł, bo był blisko już. No, bo w sumie... Był w trakcie... Aha, jak wbiłem, to był w trakcie wybijania lamp. Był dosyć blisko. Chociaż pewnie najpierw Konrada by posesję zniszczył. W sensie Konrada tego drugiego. W ogóle ja się zastanawiam, czy sobie nie kupić tej takiej działki, co jest jakby przy moim domku obok tego pomniku, nie? Tam jest jakaś tam wolna działka. No. Tylko nie wiem, co ja bym tam postawiła. Pole możesz postawić na przykład. Ale ona nie jest duża. Chyba, że chodzi o te takie dwie takie duże, co są połączone, co mnie wkurwiałam, jak idę do cinkciarza czy coś. No to tam Siktor już sobie to zarekwirował dla siebie. Siktor to pół wioski zarekwirował dla siebie już. No, właśnie to, chcę robić, żeby uprzykrzać ludziom życie. Chwilę, czekaj, on tu jest? Nie, on wyszedł. Bo oni są na innym kanale.
spalają i ten. To jest symbol złożenia broni? Ja w ogóle sobie uświadomiłem dzisiaj, że tę całą zadymę wczorajszą nagrywałem złym mikrofonem, moim starym w słuchawkach i tak szumi, jest tak ciulowy dźwięk. Tak, napierdolone. Ale w Rockshopie ten, wleciał Monster Fiesta dzisiaj. Czemu przyszliście na osobny kanał? Pogadaliśmy. Tak, tak. Ci w ogóle trzy drzwi, kurwa, ci FBI Benap zrobiłem. Trochę tak. Ale niezłe pobojowisko się tu zrobiło. Wiesz co, ogólnie jak my się klepiemy, to na całego. Ja trochę w klepie odstaję tylko pod tym względem, bo ja ten, nie nadążam za aktualizacjami Minecrafta. Nieźle. No to poczekaj, jak wleci teraz ten update w połowie roku, to się zacznie, tyle nowych rzeczy. No, ja pierdolę. Ja się za bardzo w to nie zagłębiałem w sumie jeszcze. Nie, ale I guess, jak wyleci nowy update, to będzie chyba nowy ten, nowa edycja, co by na to. Możliwe w sumie. A mówisz, że wleci kiedy? W czerwcu? No, to będzie właśnie we wrześniu, coś takiego to wyjdzie. A, we wrześniu. Nie, bo ja planowałem w czerwcu zrobić nową edycję przed wakacjami jakoś. Znaczy właśnie, jakby Mojang pisał na Twitterze, że jakby nie podali konkretnej daty czy czegoś, tylko że to po prostu połowa roku 2021, czyli gdzieś w okolicy wakacji. No pewnie tak, no to może być idealnie. No, na znak pokoju, palicie tu. Kiedy całe, te filmy wrzucasz? Całe TNT. Weekend prawdopodobnie, sobotę, może niedzielę. W sensie, montaż podejrzewam, że zajmie mi co najmniej 10 godzin. Tego wszystkiego. A też z moim netem to się będzie raczej dosyć długo przesyłać. Co ty, światłowodu nie masz? No nie. Dobra, już możesz zakończyć. It's the end. To wszystko? Jo. Dobra. Oficjalnie konflikty zewnętrzne na serwerze zostały zażegnane. Przekażcie sobie internal Czekaj. No, tylko proszę, żeby nie chleb, bo w tym, jak była balladyna, to ona podała ten, jedną stronę za trutą, a drugą, ten, a drugą dobrą. A, było coś takiego. No, Oh, yeah! Miód pitny. 3, 2, 1. A, dobra. Wszyscy się zaczęli się napierdalać od nowa. Nie, żeby przydań było. Dobra, z koksa nie ze mnie jestem takim bogatym. Dobra. Ja idę robić chatę. A ja idę się kurde na tą jebaną matkę. Nie boli. Powodzenia.